Proszę Państwa, sezon wodny, sezon żeglarski rozpoczął się w Mikołajkach w ubiegłą sobotę. Oczywiście tam pogoda byliśmy. Była średnia, nie, ale atmosfera gorąca. Nie, w Mikołajkach pogoda nie? była piękna. Co ty mówisz? Odbyły się pierwsze regaty, a ponieważ w tych regatach pływały aż dwie moje sympatie, Zuzia Rybicka i Sara Piasecka, no to popatrzcie Państwo. Tałty na Mazurach. Ośrodek sportów wodnych klubu Baza Mrągowo. Zuzia Rybicka, gimnazjalistka z Warszawy i Sara Piasecka, licealistka z Mrągowa. Płyną na pierwsze w tym sezonie regaty na Mazurach. Obie pływają na bardzo szybkich i nowoczesnych jachtach, 29erach. Zuzia w załodze z Rafałem Michałowskim. Sara z Markiem Kalinowskim. Dystans z Tałt do Mikołajek zwykłe jachty pokonują w 2 godziny. Zuzi i Sarze zajmuje to najwyżej 20 minut. Po drodze tylko przeprawa pod mostami i już jezioro mikołajskie. Ekomarina w Mikołajkach, jedna z pierwszych na szlaku wielkich jezior mazurskich. To z okazji jej otwarcia odbywają się regaty. Żeglarze pływający na Mazurach sumują tutaj chętnie i załatwiają wszystkie swoje sprawy bez naruszania praw mazurskiej przyrody. Ale czas na regaty. Z ratownikami Mazurskiej Służby Ratowniczej z Okartowa płyniemy na trasę pierwszego wyścigu. Sara Piasecka i Zuzia Rybicka, pomimo młodego wieku, to bardzo utytułowane żeglarki. Zdobywczynie wielu medali młodzieżowych mistrzostw Polski i Europy, a nawet świata w żeglarstwie wodnym i lodowym. Tylko w ubiegłym sezonie Zuzia zdobyła Mistrzostwo Polski w klasie 29er, a Sara Mistrzostwo Europy na laserze 4.7. Obie kochają wiatr, wodę i rywalizację na najwyższym poziomie. Swoje życie dzielą pomiędzy szkołą i treningi, w sezonie z przewagą tych drugich. Mają swoje sportowe plany i marzenia. Ruszyły pierwsze regaty na Mazurach, pierwszy Puchar Polski w tym sezonie. Dziewczyny w dobrej formie. Miejmy nadzieję, że to będzie dobry początek w ich karierze olimpijskiej, bo najprawdopodobniej w połowie lipca skiw żeński dołączy do grona klas olimpijskich, więc mamy olbrzymi potencjał, duże możliwości i trzeba to wszystko pielęgnować. Sport bardzo kulturalny. No właśnie, ja nie się obejrzymy, proszę Państwa, kiedy Zuzia i Sara będą zdobywały dla Polski medale na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Jestem co do tego absolutnie przekonany. Pan minister Andrzej